Wszyscy tutaj obecni żyjemy, biją nasze serca, oddychamy, poruszamy się. Jednak nie jest to aż tak oczywiste. Dzisiaj żyję, jestem, a jutro? Każdy dzień to szansa. Szansa, by przebić się przez ścianę rutyny codzienności i zobaczyć w niej więcej. Zobaczyć sens, zobaczyć cel, spojrzeć w oczy, wsłuchać się w głos, ucieszyć się obecnością. Odpowiedzieć na pierwsze pytanie Stwórcy w ogrodzie życia. Gdzie jesteś? Życie jak symfonia. Raz pędzi niczym podczas Formuły 1. Raz spowalnia w rytm arii na strunie refleksji. Jest misją, czasem też improwizacją. Niby zaplanowane, a jednak wciąż zaskakujące. Symfonia. Zbiór połączonych dźwięków i głosów. Życie. Zbiór wydarzeń i doświadczeń. Czy ktoś pomoże mi je poukładać? Tak. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W nim. W tym, który żyje. W tym, który stwarza. W tym, który kocha. W Bogu, którego imię to jestem, który jestem. Adwent to radosny czas oczekiwania na Jego przyjście. Kto na kogo czeka? Ja na Niego, a może bardziej On na mnie. Wszyscy tutaj obecni żyjemy, biją nasze serca, oddychamy, poruszamy się. Symfonia życia. Żyjmy bardziej. Niech żyje życie, prawdziwe życie w Tobie. Symfonia życia to nasze wspólne dzieło. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla naszych reżyserów Natalii i Michała, dla całej sekcji muzycznej pod batutą Mateusza, dla naszych wspaniałych aktorów, naszej wspaniałej młodzieży i Wam wszystkim, którzy zechcieliście przybyć na ten spektakl i stworzyć z nami wspólnie Symfonię Życia. Bardzo dziękujemy. Ksiądz Damian Broda, wikariusz parafii Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie. Dzisiaj odbywa się wydarzenie, spektakl pod tytułem Symfonia Życia. Jest to spektakl w wykonaniu młodzieży. Młodzieży, która tutaj działa przy naszej parafii, ale też dziewczyn, które mieszkają w bursie sióstr Boromeuszek. Symfonia to już trzecia odsłona, bo mieliśmy w zeszłym roku Symfonię Miłości, później w Wielkim Poście Symfonię Nadziei, a dzisiaj Symfonia Życia. Taka adwentowa, ale też bardziej egzystencjalna, może troszeczkę inna niż te poprzednie. Najważniejsze jest to, że chcemy pokazać piękno życia, jak życie widzą młodzi ludzie i chcemy zachęcić do tego, żeby naszą codzienność, nasze życie przeżywać głębiej, szczególnie właśnie w tym czasie adwentowym. Więc liczymy, że właśnie dotrzemy do serc naszych odbiorców właśnie poprzez ten przekaz i muzyczny, bo mamy bardzo rozbudowaną sekcję muzyczną młodych ludzi, i aktorski. I wszystko to razem łącząc, chcemy właśnie przedstawić to nasze przesłanie Symfonii Życia. Il pianto suo di nuova giunga noi.